Wyobraź sobie taką sytuację, że jest piątek. Wracasz ze szkoły i grasz na swojej ulubionej konsoli. Natomiast w pewnym momencie do pokoju wchodzi mama i mówi: absolutnie, gówniarzu, oddajesz mi tą konsolę, musisz siadać do lekcji. A następnego dnia dowiadujesz się, że ta konsola zniknęła. Nie masz możliwości pogrania na niej ani w nic cokolwiek innego, ponieważ matka zabrała ci twoją konsolę i masz siadać do robienia lekcji, gówniarzu, zafajdany, zasmarkany. Wiesz, o co chodzi? Hidden My Game by Mom, czyli tak się nazywa ta gierka. Hit My Game, moja mama, hipopotam. Moja mama, a właściwie nasza wspólna gamingowa mama zabrała nam konsolę, a my ją musimy odzyskać. I nie wiem, dlaczego ta gra nigdy nie pojawiła się u mnie na kanale, ponieważ jest genialna, ma już trochę lat, ale jest cudowna i zaczyna znowu trendować na zagranicznym YouTubie. Dlatego, nie tylko na YouTubie, też na Twitchu, na Kiku. Dlatego ty zostawiasz łapeczkę w górę, a ja w piątek, jak wrócisz ze szkoły, pozwolę ci troszeczkę pograć na twojej konsoli. Umówmy się, okej? Subskrypcja kanału i łapeczka w górę, a ty możesz siadać do konsoli. Ale oczywiście po obejrzeniu odcinku. Lecimy, let's go. Odcinka się mówi. Kuźwa, coś dzisiaj z moim słownictwem jest nie tak. Może dlatego, że matka schowała mi grę. Zaczynamy oczywiście, że tak, wybieramy stage. Mamy 30 stage. O kuźwa, to się trzeba trochę uwinąć. Pogramy sobie dzień pierwszy. Dzień pierwszy bez konsoli. Okej, w szafie jej nie ma. Za książkami jej... Jest za książkami! Okej, konnichiwa, arigato-san, masażo, pięto. Oczywiście, że dajemy następny poziom. Ta muzyka troszeczkę będzie, czuję, łamała nam uszy za jakiś czas i łamała plecy. Przecież mama znajduje się za firanką. To... Game over! Nie możemy znaleźć matki w pokoju, która czai się na to, że my się czaimy, żeby odgarnąć z powrotem nie firanę, tylko konsolę. Ona gdzieś musi tutaj leżeć. Także oczywiście powtórzmy poziom. Dzień drugi. No i teraz tak, wszystko co musimy zrobić, to nie zaglądać w stronę... Znalazłem ją! Jest oczywiście na karniszu! Nie mogę jej dosięgnąć? A, okej, okay, mam item. I teraz... Halo, mogę skorzystać? A, okej, okay. I teraz wchodząc na tą małą drabinkę, nie odkrywając mamy, udaje nam się zdobyć konsolę. To będzie porąbana gierka, ale czuję, że warto w nią zagrać. Dzień trzeci, no przecież widzę stąd konsolę. Kto tam jest pod spodem? No przecież widzę, że coś... A, bo tu jest jeszcze druga strona. Matka jest w szafie, absolutnie jej nie otwieraj. Zobacz, jak na ciebie patrzy przez te 70 judaszy. No tak na ślepo policzyłem, nie o to chodzi. Po prostu bierzemy miotłę, za pomocą miotły wyciągamy to coś spod spodu, a to jest konsola. Matka jest nieszczęśliwa, a my ją oszukujemy. I kolejny raz znaleźliśmy popapraną konsolę. Ta gra naprawdę będzie dziwna. Mamy krokodyla. Ktoś jest w szafie. To jest twoja matka! Myślałem, że to jestem ja! Trzeba uważać na krokodyle, to już wiemy. Przede wszystkim na matki. W szafach krokodyl to tam jedno. O nie! Urwało nam ręce, a matka mówiła: dobrze, nie graj w gry, gówniarzu, odrabiaj lekcje. Dobra, trzeba wymyślić jakiś sposób na to. A, trzeba mu zablokować japę patykiem. No dobra, japo patyk, proszę bardzo, dziękuję za konsolę. Co robił krokodyl swoją drogą w twoim pokoju? Albo w salonie? Nieważne, dzień piąty. Co tu jest grane? Mamy... Możemy utonąć. No nie, no to jest głupota. Chcieliśmy tylko pograć w grę, a nie tonąć. Także odświeżmy ten poziom. No i co? Prawdopodobnie możemy pójść albo w lewo, albo w prawo. Oczywiście, że w prawo. W jednym z dzbanów będzie matka pewnie. Jest kons... Znalazłem złoty i... Przecież ta matka zlewa się ze ścianą i... Myślałeś, że się nie zorientuje? To znaczy, teoretycznie się nie zorientowałem, ale musiałem na nią kliknąć, żeby zobaczyć, co ona głupiego wymyśli. Dobra, czyli to obojętnie, którą rozwalę pierwszą i ostatnią, to zawsze w ostatniej znajdzie się coś. I teraz muszę wrzucić złotą konsolę do tego, żeby ją umyć, a wróżka zębuszka, właściwie jakaś bogini, przynosi mi moją konsolę. Ciekawe, co by się stało, jakbym wziął tą żółtą. No ale dobra, nieważne, mamy 30 dni, więc w te 30... Ta muzyka będzie nam się śniła po nocach. Napisz umpa w komentarzu. Fatalna jest ta muzyka. Dobra, mamy cały zespół rugbystów. I prawdopodobnie matkę w szafie. Muszę ich przesunąć. No nie, no tam stoi matka, ewidentnie. Mamy muchę. Nie wiem, po co jest mucha. Ona powinna stać przy mamie, czyli przy kupie, przy głów... Chodzi o to, że... Nie, absolutnie nie miałem nie odkrywać mamy. Dawaj mi jeszcze raz tą muchę, która znajduje się tutaj. Nie wiem, czy tą muchę... Musimy ich pomierdać w nosie? Czy oni się boją muchy? A, zostali rozchwiani! No i pierwszy raz znajdujemy konsolę w szafie, moi drodzy. Oczywiście, że tak! Poziom szósty spe... To jest najlepsza gra, w jaką grałem ostatnio. I jaka totalnie luźniutka. Dzień siódmy, proszę bardzo. Mamy kolarzy. The game is 1 hour a day. Możesz grać tylko godzinę dziennie. O, znalazłem jakiś item, który... To jest do wyciągania, kuźwa, drzask czy gwoździ ze ścian. No, no nieważne, dobra. Czyli to mogę tutaj załadować im... O, ciekawe. A mogę kliknąć na któregoś...
O, stanąłem między nich. No niestety, to był błąd. Mogłem to położyć po prostu na podłodze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego ta muzyka. Boże, ta muzyka. No dajcie żyć. Połóżmy to tutaj. W momencie, kiedy nikogo nie będzie. O. Tu. Tam. No co? Otwieraj szafę. A, dobra, wiem. Muszę ściągnąć to ze ściany. No przecież to jest logiczne. Dlaczego tego nie zrobiłem? Mamy pineskę. Teraz przebijamy im opony. Jedną pineską wszystkim. To przecież... A, musiałem ją zabrać. Dobra, stanąłem jeszcze na nią. O nie! Bierzemy to, dajemy tutaj, ale zanim oni się wszyscy wykoleją, zabieramy ją z powrotem i idziemy do szafy po naszą konsolę. To przecież było takie oczywiste, nieważne. Dzień ósmy. Co my tutaj mamy? Mamy przejście dla pieszych. Mamy... O, teraz jest pan bezpieczny i może pan iść, ale może... O, dobra. Może pan iść tylko wtedy, kiedy jest... Przejście, okej, czyli przygotowują mnie... Zdobyłem tą konsolę, to było bardzo łatwe i bardzo szybkie. Przygotowują mnie prawdopodobnie do przyszłych poziomów, które będą się tutaj działy. Dzień dziewiąty. Co my tutaj mamy? Mamy jakiegoś grilla, mamy kanapę, mamy lodówkę, mamy małże, mamy rybę. To jest kuźwa jesiotr. Daj pan spokój, ale coraz rzadziej występuje mama. No i teraz tak, powinienem napalić w kominku. Tam nic nie było swoją drogą. Dobra, możemy usmażyć jesiotra. Z jesiotra powstanie... Mogę już go zabrać? Powstanie matka. Okej, nie smażcie jesiotra na kominku, ponieważ matka wleci wam do pokoju. Małże, bo w małży prawdopodobnie będzie, ja wiem, jakiś klucz, powiedzmy, albo coś do wybebeszenia jesiotra. No nie, konsola była w małży, to było takie oczywiste. Nie wiem, ten jesiotr to była taka mała pułapka. Dzień dziesiąty, no i co? Lecimy dalej. Mamy papier, sraj taśmę, mamy mandarynkę dla Marcina Najmana, więcej warzyw. No i teraz, które warzywa wybrać, żeby... Nie wiem, dlaczego zaaplikowałem to od tyłu. Nieważne, dobra. Słonie jabłko. Słonie to. Zjadł wszystkie owoce. A później papierem spokojnie wycieramy. Czyli jednak dobrze myślałem, że będzie coś dotyczyło jego tyłka, skoro jakby całość była tutaj pusta, ta ściana i tak dalej. Brakuje nam 19 poziomów do... O, mogę? Przepraszam, tą gaśnicą... Wii-hiu! Gasimy, bo... Aj, tam była matka. Dobra, czyli mamy nie zwracać uwagi po prostu... A, mogę ją nade... Ręką? Ręką nie mogę. Okej, bo się... Normalnie jest oparzenie 74 stopnia. Można tu robić naprawdę bardzo wiele rzeczy, ale skoro nie muszę skorzystać z gaśnicy, nie możemy pójść w żadną stronę, w lewo albo w prawo, nie możemy tego zgasić ręką, albo przynajmniej nadepnąć, nie wiem, co to w ogóle był za głupi pomysł, żeby gasić to ręką. Po prostu wystarczyło to zdeptać buciorem. To pojawi się matka. Mamy konsolę! Obstawiałem, że pojawi się matka. Wyskoczy normalnie jak z piniaty, no ale dobra. Dzień 12, także lecimy sobie dalej. Mamy jakiegoś... Żebraka. O nie, matka się zlała ze ścianą i była za kwiatkiem. To było takie oczywiste. Mogłem po prostu to przewidzieć. Dobra, zobaczmy, co mamy w lodówce. Możemy nalać odrobinę wody temu panu. Proszę bardzo, i on prawdopodobnie sobie stąd pójdzie. Przynajmniej powinien. WC do toalety. A, mogę mu nalać jeszcze więcej wody. I on pójdzie do toalety. Pewnie ze 3 razy trzeba mu nalać. I wtedy stwierdzi, jo, już jestem za stary, nie trzymam moczu. Tak jest, poszedł do toalety. A my pod kocem... Mógłbym pójść jeszcze w prawo zobaczyć. Toaleta jest zamknięta, no tak, myślałem, że to będzie za dużo, ale jednak, kolejna opcja zrobiona, lecimy dalej. Dzień 13, mamy tutaj mędrca, można mu prawdopodobnie założyć tę maskę, może mama się przestraszy. Ło kuźwa, Jason ten, Freddy Krueger, Jason Madsen, hokeista, czyli nie. Okej, w środku mamy węża, który zjada inny dzbanek, ale tak naprawdę kąsa nas w stopę, więc to też jest złe rozwiązanie. Spokojnie, to nie może być takie ciężkie. Mamy jakiś amulet, ciekawy, to możemy rozwalić. To dajmy mu ten amulet, niech on go po prostu założy. Będzie mędrcem, który... No popatrz, amulet lewitacji! O to chodziło, nie zakładać mu żadnej maski na japę, tylko spokojnie przejść ten poziom. Dobra, dzień 14, spokojnie. Gdzie jest moja konsola? Tu matka? Nie ma matki. Uła. Uła, mamy jakiś portfel z dużą ilością kart kredyt. Ja nikogo nie ukradłem! To wy weszliście do mojego domu! To jest mój portfel w moim domu. Nawet jeżeli należał, nie wiem, do mojej matki, to był w moim domu. Dobra, mamy patyka jednak. Pod spodem. A mogę sprawdzić to patykiem? Mogę to wyciągnąć? A, tam jest konsola! Czyli...
Ten level, a to była matka, no pewnie, że tak, przecież to było najgłupsze, co zrobiłem. Dobra, czyli biorę patyka i normalnie przechodzę poziom. Ja mówię, kto to tu leży, nie znam tego pana, a to moja matka. Pomylić matkę z panem? Level już 15, proszę bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, wyławiamy ze studni, tutaj będzie trzeba coś położyć, może jednego kamienia, może więcej. Połóżmy wszystkie, zaryzykuję. O, jestem pełny itemów. Dobra, kładziemy dwa, bierzemy jeszcze dwa ze sobą. Nie trzeba konsoli, ale ja chcę sprawdzić, czy tam jest matka. Oczywiście, że tam jest matka. Dziękuję bardzo, odświeżmy ten poziom. To jest najgłupsza gra, w jaką grałem. Zdecydowanie, dobra, bierzemy cztery kamienie. Cztery kamienie, oczywiście, że musimy to ustawić tutaj, ale tylko dwa. Dodatkowo zabrać kolejne dwa. I do którego bym nie zajrzał, to konsola i tak jest w ostatnim. Także level przeszedłszy. No i teraz dzień 16. Jakby level, ja będę to nazywał levelami. O nie, gramy w trzy kubeczki. Dobra, wydaje się, że jest na środku. Shigotoko! Uri Korysaruman! To jest coś po japońsku, pewnie się zdenerwował. Ja wiem, gdzie będzie, pod jego kapeluszem, bo jest w takim samym kolorze jak kubek. Nawet jego kapelusz się rusza. Proszę bardzo, to było bardzo łatwe. Proszę oceń naszą aplikację. Jeszcze zachęca do tego matka, zwariowałaś. Ja z tobą walczę, kobieto, ty mi schowałaś konsolę. Muszę zrobić wszystko, żebyś mi tę konsolę, kuźwa... O, przepraszam panią żyrafę. Nie wiem, dlaczego znowu skierowałem się... Dobra, mamy kolejne dwie rzeczy, ale nie mam papieru. To jest duży problem. Czy ja... A mogę na przykład... A, żyrafa... O! Dziękuję bardzo! Miałem dwa warzywa! Właściwie jeden owoc, jedno warzywo, bo i marchewkę, i ten... A dlaczego warzywo jest marchewka swoją drogą? W sensie, ona ma tam jest korzeń i tak dalej, tak jak pietrucha rośnie. Chociaż ja bym... Ona jest słodka, więc ja bym ją poszedł bardziej w stronę owoców. No ale dobra, nie będę się nad tym zastanawiał. Mamy żurawia, czy opłaca się go wypuszczać? Absolutnie nie. A ja w mojej todze, na jednej nodze, kuźwa, on był na jednej nodze. Dobra, czyli musimy otwierać przejście, w którym akurat go... nie ma, czyli... No, ej, no czy ja się pospieszyłem? Tutaj nie możemy pójść ani w lewo, ani w prawo, tak? Dobra, czyli on pójdzie tutaj. Pyk, 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 pyk. Zamykam. Pyk, 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 pyk. Biorę konsolę, level przeszedłszy. Także nie ma szans z żurawiami, jeżeli są w formie. No trzeba na nie naprawdę uważać. Dzień 19. No i co, szafa? W szafie nic nie ma. Pod kanapą nic nie ma. Tutaj wyłączamy światło. Tu dalej nic. O, to jest chyba matka. Znalazłem konsolę pod szafą. To wyglądało jak robak, jak dżdżownica, a nie jak konsola. Ale co ja tam wiem, ja jestem tylko gra... O, ona potrzebuje piłki zdecydowanie. To jest jajko. Mogę mu dać jajko, zaryzykuję. Ładuj, mordo! To jest... O nie! Kogut zniósł jajko na granicy polsko-czeskiej. Do kogo należy jajko? Kogut nie znosi jajek. Ale nieważne, nie musisz wiedzieć wszystkiego. Dobra, gdzieś tu... O, tu jest piłeczka golfowa. Dobra, czyli jajko jest jakby zbędne. Te jajo możemy pierdyknąć gdzieś tam. On wybija szybę, prawda? O nie, matka jest na nas wściekła, bo nie dość, że nie dostaniemy konsoli, to jeszcze dostaniemy przysłowiowy wpiernicz za to, że kompletnie... A, tu jest kobra, nie, tylko nie kobra, portfel, czyli tak, tu przyjedzie policja, tu jest kobra. Wiem już, co zrobić, należy otworzyć najpierw okno. Oczywiście, że tak, otwórz okno, teraz daj mu piłę... Nie kobrę, kuźwa! Robimy tak, dzień 20, of course, tu jest... Piłeczka, otwieramy żaluzję, właściwie roletę i okno, dajemy mu piłkę, no bierz ją, bo nie ma czasu, mordo, mamy tylko 30 poziomów. I teraz to sobie poleciało dalej, wleciało prosto do dołka i ja prawdopodobnie za to, wyciągając to, otrzymam konsolę. Oczywiście, że tak, jeden z najłatwiejszych poziomów, jakie grałem, ale z racji tego, że nie za bardzo się, nie tyle co postarałem, po prostu ta gra próbowała mnie zrobić, trochę porobić, dobra, mamy... Czy ona ciśnie na krzesło? Co ona tu robi? Co, czy to jest dwójka na krześle? Nie możesz iść do łazienki? Otwieramy drzwi, a tam matka, no standardowo wiedziałem, żeby nie otwierać drzwi, bo matka czyha. Co, kto w ogóle ma takie pomieszczenie? Niebieskie ściany z niebieskimi drzwiami. Czy ona się odwróci? Dobra, muszę iść jednak w drugą stronę. Mam... O nie, portfel, nie dam się na to nabrać. Portfel przyjdzie i o policja. Tutaj musimy puścić muzykę, żeby ona zaczęła tańczyć prawdopodobnie. Dobra, wiem, muszę otworzyć jak kuca i wziąć konsolę. To jest tyle w temacie. Także dziękuję, że znalazłem tą płytę. To nie był najtrudniejszy poziom. Dzień 22. Oj, tu jest coś podchwytliwego. To na pewno nie będzie pod jego kapeluszem. Ale sprawdzę. A, tam jest matka! No tak, bo ten kapelusz był za duży. Jak matka mogła wyskoczyć z takiego małego cylindra? No i co? Mamy losowanie. Matka znajduje się w czapce na górze. A... Tutaj! Panie, jak ja bym wiedział, ja myślałem, że to jakaś reklama wyskoczyła w emulatorze. No dobra, mogę się nie znać, może odrobinkę. Dzień 23, otwieramy szafę.
Znalazłem lupę. Kim jesteś, ziomeczku? Bo najdziwniejszy, że ziomeczek, który... Przepraszam bardzo. Co? Okej! Okay. Ale czekaj, bo tu była jeszcze jakaś druga szafa. A, wiem, to była matka, prawda? No nie! Matka schowana za ścianą! Domyślałem się tego, ale musiałem to sprawdzić, bo to jest... Słuchajcie, ta matka to jest najdziwniejsza matka, która prowadzi pełną inwigilację nas. Nie możemy zrobić kompletnie niczego, bo ona za każdym razem sprawdza naszą konsolę. A że my jesteśmy gówniarzem, który próbuje po prostu zdobyć swoją konsolę. Dobra, mikrofala pusta, mamy jajko. Mamy pizzę. Do czego to będzie potrzebne? Nie mam pojęcia. Żryj pizzę, mordo. Myślę, że Gian... A teraz rozbij mu jajo na łbie. I teraz wsadź rękę. Kuźwa zeżar nam! Jak w Silent Hillu Homecoming i w Silent Hillu 2, jak wsadziamy rękę do dziury. A jakby zrobić coś takiego, żeby to jajko wsadzić do mikrofalówki. Jezus Maria, matka jest za ścianą! Ona łamie ściany i mikrofalówki! Jest najgorzej. Dobra, ale jeszcze do mikrofalówki możemy wsadzić pizzę. Chyba, nie? W sensie, let's make some pizza! Proszę bardzo, szef Paolo, czy to będzie Giuseppe? Pizza italiana, proszę bardzo. Żrej, może będziesz... O, jesteś zadowolony prawdopodobnie z tej pizzy. Czy ja znalazłem konsolę? Oczywiście, że tak. Jedyne, czego chciał ten dziwny posąg na ścianie, to skosztować wspaniałej pizzy Giuseppe. Ristorante, kuźwa, nie ma znaczenia. To jest matka, to już wiemy. Mamy zegar, na którym nie możemy przedstawiać godziny. W szafie nie ma nic, nie możemy nic rozbić. A, rozumiem! Znajdź trzy różnice! O, panie, no dobra, spróbujmy. Jedno to jest radio, matka pewnie na stopach coś miała. I szafa? Niestety! Dobra, ale już wiemy, że to jest radio i stopy matki, a teraz to porównajmy. Jeszcze raz, gościu. A, już chyba wiem, to jest płaskrze. No to dobra, mamy radio, jej skarpety i znaleźliśmy trzy różnice. Także bardzo dziękuję, dawaj konsolę. Czekajcie, jak mi teraz kliknął na matkę, to jest mój oficjalny koniec, 26 dzień. Co mamy dalej? Again, mama, again, zakręć, tu matka wchodzi. To było w ogóle głupie, że my otwieraliśmy drzwi, musimy po prostu zakręcić kołem i wsadzić tutaj prawdopodobnie coś, co znajduje się w innym pomieszczeniu. Tutaj mamy lotkę, mamy jeszcze jedną lotkę i mamy trzecią lotkę. Dobrze, próbujmy. Niebieska. Weźmy niebieską. Trafiamy w again. Okej. Różową to nie. Różowa absolutnie, bo to, różowa to jest matka. Tu trafiamy w znak zapytania. I tu mamy... Co wygraliśmy? Ta... O nie! O nie! Jednak się bardzo grubo pomyliłem z tym gościem, czyli tego nie otwieramy. A jakby za pomocą tej lotki strzelić w to... Ja celowałem w drugi dzban! Ta jest żółta. A jaka jest żółta? Game! A, dostanę grę, jak rzucę... No przecież to jest rewelacyjne rozwiązanie. Jakie to było łatwe i ja i tak się tego nie domyśliłem, ponieważ celowałem w inny dzban, w innego czarnka celowałem swoją drogą. Dobra, 27 dzień. Co my tu mamy? Gar na gazie, była kiedyś taka restauracja. To pewnie trzeba rozpuścić w garnku. Albo i nie. Okej, okay, czyli to był duży błąd z mojej strony. Dobrze, mama schowała mi grę, ja jej dalej... O, gada przez telefon. Mogłabyś się, mamo... A, nie przeszkadzaj mi, i tak nie dostaniesz gry. Dobra, wiem co zrobić z... Wiem co zrobić z kostką lodu. Mamo, droga mamo, czy bierzesz tę kostkę lodu za żonę? Ktoś tu się posikał. Weźmy jednak tę wodę, a dorzućmy kostkę lodu... A wlejmy tutaj wodę. Gasimy ten... Wodą? Gaś... Co tam było? 7 litrów oleju? Robiłem już wszystko w tym poziomie, bez kitu. Tu nic nie ma. A, poduszka! Mogę to przykryć? O! Jakie proste! Ta się cieszy! Ona siedziała na grze, prawda? No oczywiście, że siedziała na grze! Idealne! Dzień 28. Jest, a matka nawet nie potrafi... O, mamy ryż. Mamy ryż, co tam dorzucić? Gdzie są smocze kule? Gdzie są smocze kule? O, potrzebuję tej laski do trzeciej smoczej kuli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bierzemy kolejną. I mamy trzy smocze kule. Jest czwarta, a piąta... Tu. A, jestem pełen kul. Czyli dajemy jedną.
Bierzemy piątą kulę. Tu nie zaglądam, bo tu jest matka, prawda? Wyskakuje z czajnika. Nie wiem, czy to jest jakiś japoński Thermomix. Dlaczego matka wystrzeliła z japońskiego odkurzacza? Bierzemy dwie ostatnie, które znajdują się tutaj. Wracamy na to. I smocze kule znalezione. Dziękuję bardzo. Dawaj grę. Co? Dobra, wszystko stało się jasne. Jeszcze jedna kula była pod lampą. Jakbym wiedział wcześniej, bo ich potrzebuje 6, to nie są i tak wszystkie kule, nie oszukujmy się. Nikt nie odkrył, gdzie są wszystkie smocze kule. Jeszcze jedna jest. Oń, ale ze mną to tak nie. Tutaj ewidentnie tej kuli nigdzie nie ma. Można jakiegoś hinta użyć pod... Swoją drogą kliknąłem w trzy kreski zamiast hinta podpowiedzi, bo podpowiedzi też tu mamy. Dawaj grę! No nie, 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 nie. W środku ryby było? Myślałem, że po smażeniu ryby pojawia się matka. Ale dobra, zostaje nam jakby dwa ostatnie levele. Rozbij balon. A, nie dosięgasz. Tam nie otwieraj, bo tam będzie matka. Mamy bejsbolistę, któremu musimy rzucić piłkę. Cyk. On rozwala balon. Dawaj gier... Mama! Dlaczego matka wyszła? Czy my najpierw musimy otworzyć drzwi i zapobiec wejściu mamy? Co? Czyli ja sam muszę rzucić to... Rozumiem. Żeby nie było zbyt głośno, musimy sami rzucić tą piłką. No przecież to jest rewelacyjnie... Mama! Co? Tu mi coś ewidentnie nie gra. Możemy wziąć to... Możemy wziąć kij? A, możemy to... O nie! O nie, tak nie, ale mamy kij! Dobra, chyba wiem, co mamy zrobić. Chociaż ten kij nie był taki... oficja... O, i teraz matka nie wejdzie, a my sobie zdobywamy gierkę! Proszę bardzo, no to był chyba jeden z najcięższych poziomów. Został ostatni, 30. Subskrybuj kanał, zostaw łapeczkę w górę. No... Co? Ale... Dorosłem, grając na konsoli. Jaki setny day? Co? Zostałem na zawsze w tym pokoju. O mój Boże. Czy posprzątamy cały pokój? Czy naszej mamy już tu nie ma? Wrzućmy to do śmieci. Babuszka będzie. Mamo! Ty żyjesz! Albo jesteś już stara? Boże, synu, wreszcie wyszedłeś z pokoju. Nareszcie dojrzałeś. Wow! To jest gra z przesłaniem. Wyjście z pokoju zakończone sukcesem. Gratulacje! Wow, jakie fajne zakończenie pierwszej części, a z tego co wiem są jeszcze 3, dlatego jak chcielibyście zobaczyć więcej tych odcinków na moim kanale, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie kiedy mama wam zabraniała grać na komputerze albo na Xboxie i pamiętajcie, żeby jej słuchać, bo zazwyczaj chcę dla was dobrze, nie mówię, że zawsze, bo matki też się mylą, no niestety, ale zazwyczaj chcę was wychować i chcę dla was dobrze, dlatego teraz po zostawieniu łapeczki w górę, po subskrypcji mojego kanału, odłóż telefon, spędź trochę czasu z najbliższymi, no i to tyle, trzymaj się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Ale na odcinek wróć jutro, dobra? O 15 albo o 10. Puh!